Zdeklarowanego, przedstawiciele władz, drodzy młodzi przyjaciele, pragnący budować swoje życie na skalę, którą jest Jezus Chrystus. Pozwólcie, że już na progu naszego zamyślenia nawiążę do słów Ojca Świętego Benedykta XVI, wypowiedzianych w niedzielnej komunii w Madrycie, a przecież zaadresowanych do młodzieży i nie tylko młodzieży całego święta. Pójście za Jezusem w wierze oznacza kroczenie z Nim w komunii we wspólnocie Kościoła. Za Jezusem nie można pójść samemu. Kto ulega pokusie, aby pójść na własną rękę lub żyć według dominującej w świecie mentalności indywidualistycznej, temu grozi, że nigdy rzeczywiście nie spotka Jezusa lub że skończy, idąc za fałszywym Jego obrazem. Mieć wiarę oznacza opierać się na wierze Twoich braci i sióstr oraz, że Twoja wiara służy w ten sposób jako wsparcie dla innych. Proszę Was, drodzy młodzi przyjaciele, abyście kochali Kościół, który zrodził Was do wiary i nadziei, który Wam dopomógł w lepszym poznaniu Chrystusa, który pozwolił Wam odkryć piękno Jego miłości. Nie można spotkać Chrystusa i nie ukazywać Go innym. Nie zatrzymujcie więc Chrystusa dla siebie. Przekazujcie innym radość Waszej wiary. Drodzy moi przyjaciele, czyż w tych słowach nie odnajdujemy ścieżek i dróg ubiegłorocznych spotkań w Nowym i Starym Lublińcu, które przebiegały pod hasłem radość wiary? Znajdujemy więc potwierdzenie wartości tamtych spotkań, a zarazem błogosławieństwo Piotra naszych czasów, naszych dni, Benedykta XVI, aby pójść dalej za Jezusem we wspólnocie Kościoła i być mocnymi nadzieją, którą pokładamy w Chrystusie, który jest jedynym odkupicielem człowieka i który w Ewangelii mówi nam nie tylko o sobie, ale o nas samych, że ja za Was poświęcam w ofierze samego siebie. Nikt mi życia nie odbiera. To są słowa, które Chrystus wypowiada do nas. I czy można na te Jego słowa złączone z ofiarą samego siebie odpowiedzieć przeciętnością lub byle jakością? Można, bo człowiek jest wolny. Może Chrystusowi powiedzieć nie. Ale w imię czego? Bez nadziei na życie. I dlatego jesteśmy tutaj razem, bo Jego sprawa i Jego osoba, Boga, człowieka i Zbawiciela, nigdy się nie zdeaktualizuje, choć zawsze będzie znakiem sprzeciwu wobec każdej ideologii budowania życia ludzkiego poza Bogiem. I dlatego Wy jesteście znakami sprzeciwu. Nawet w tych pierwszych godzinach tutaj pobytu. Niezależnie od tego, na jakie szczyty, tak jak teraz, na Golgotę, będziecie wchodzić. Powróćmy jeszcze na chwilę
do tego niezwykłego spotkania papieża Benedykta z młodzieżą, które miało miejsce na terenie bazy lotniczej Puerto Vientos. Cztery wiatry wśród błyskawic na niebie i porywistego wiatru, które z pewnością musiały przypomnieć dwa epizody. Pierwszy z burzy na morzu, gdzie Jezus zdawał się być nieobecny i śpiący. Ale to nie burza jest groźna. Groźna jest nieobecność Jezusa. I dlatego ci młodzi udowodnili, że można przeżyć każdą burzę, czekając na to, że to Chrystus jest Panem wiatru i wody i burzy. I drugie przypomnienie z wieczornika. Porywisty wiatr, który wstrząsnął murami wieczornika. I z apostołów zamkniętych, zalęknionych z obawy przed Żydami, uczynił świadkami, którzy się rozeszli na cztery wiatry, cztery strony świata, żeby powiedzieć: Jezus żyje i idzie z nami. To było niezwykłe spotkanie. I z pewnością ci, którzy uczestniczyli w nim, będą o nim świadczyć również pośród nas. I tego oczekujemy. Ojciec Święty zaznaczył tam w tym wieczornym spotkaniu: jeśli pozostaniecie w miłości Chrystusa, zakorzenieni w wierze i nadziei, napotkacie nawet wśród sprzeczności i cierpień źródło wesela i radości. Wiara nie przeciwstawia się waszym pragnieniom, waszym ideałom, ale przeciwnie, uwzniośla je i doskonała. Drodzy młodzi, nie dostosowujcie się do czegoś, co jest mniejsze od prawdy i miłości. Nie dostosowujcie się do kogoś, kto jest mniejszy od Chrystusa. Właśnie dzisiaj, gdy panująca obecnie kultura relatywistyczna odrzuca i gardzi poszukiwaniem prawdy, które jest najwyższym dążeniem ducha ludzkiego, musimy zaproponować z odwagą i pokorą powszechną wartość Chrystusa jako Zbawiciela wszystkich ludzi i źródło nadziei dla naszego życia. Niech żadne nieszczęścia was nie paraliżuje. Bardzo ważne podkreślenie. Żadne nieszczęście niech was nie paraliżuje. I w tym miejscu jeszcze raz odniosę się do tego, że jesteśmy na terenie obozu najpierw wieńckiego, a później obozu cierpienia i śmierci. Przede wszystkim dzieci z terenu Zamojszczyzny. I to miejsce nas zobowiązuje. Bo wówczas też można było sobie stawiać pytania, gdzie jest Bóg i po której stronie. I dlatego tych kilka cmentarzy wojennych tutaj na terenie tej miejscowości jest świadectwem, że Chrystus żyje, bo zmartwychwstał. I w nim, każdy z nich ma życie. A poza Chrystusem tego życia nikt im nie da. Podobnie jak i nam. Nie bójcie się świata. Nie bójcie się przyszłości. Nie bójcie się swojej słabości. Bóg pozwolił wam żyć w tej dziejowej chwili, aby dzięki waszej wierze i nadziei nadal rozbrzmiewało Jego imię na całej ziemi.
Ktoś z was może postawić teraz słuszne pytanie. Jaka jest specyfika daru naszego spotkania, skoro w przemówieniu księdza biskupa jest obecne tak wiele treści papieża Benedykta XVI ze Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie? Postaram się odpowiedzieć. Pierwszym naszym zadaniem jest właśnie współuczestnictwo w tajemnicach życia, śmierci i zmartwychwstania, jakim jest Eucharystia. Przychodzimy tutaj, aby zaczerpnąć od Chrystusa i Nim się podzielić. A On do nas dzisiaj nie tylko wypowiadał słowa wiary przewodnikom ślepym, faryzeuszom wszelkiego typu, ale to jest słowo niepokoju o każdego, kto ma serce i oczy, po to, żeby rozpoznać prawdę od wewnątrz i nią żyć. Ta Eucharystia dokonuje się we wspólnocie lokalnego Kościoła. Nie ma prawdziwej Eucharystii i wspólnoty bez łączności z Piotrem, jak również i z biskupem lokalnego Kościoła. Wymienianie imion papieża i biskupa nie jest jakąś liturgiczną grzecznością albo formalizmem, ale jest to pewnego rodzaju obowiązek wynikający z wiary, wypływający z prawowitej sukcesji apostolskiej, że jesteśmy jedno z Piotrem i pod Piotrem. Ci, którzy odłączają się od nauki i posłuszeństwa Kościołowi, jak ostatnio nagłaśniana na naszej ziemi sprawa księdza Natanka i jego stowarzyszenia, pokazuje nam, że ci ludzie błądzą i idą za sfałszowanym obrazem Chrystusa. I bardzo dobitny ujął tę sprawę jeden z dziennikarzy katolickich, Franciszek Tucharczak, na łamach Gościa Niedzielnego. Jeśli natankujesz, daleko nie zajedziesz. Jesteśmy katolikami, a nie twórcami wyznań autorskich i prywatnych. Tu chodzi o wiarę Kościoła, który buduje na Chrystusie. Nie ma innego budowania. Drugim zadaniem, które spełniamy dzisiejszą Eucharystią i tym zamyśleniem, jest otwarte przeciwstawienie się wpływom cywilizacji i propagandy medialnej, która przynosi dominację obrazów, a chaos w dziedzinie informacji, idei i wartości. Jaskrawym tego przykładem było swoiste zaciemnienie umysłów i zakrycie oczu. Podkreślam to mocno drugi raz już w tym miejscu. Poniedzielnej Eucharystii. Zaciemnienie oczu i umysłów naprawdę wypowiadano przez Benedykta XVI w Hiszpanii. Jedynie telewizja Trwam i Radio Maryja pokazywało całość. A w środkach społecznego przekazu pokazywano grupy homoseksualistów i lewackich organizacji, które protestowały przeciwko wizycie papieża. To zajmowało telewizję. Kardynał Dziwisz podziękował na koniec telewizji Trwam i Radio Maryja, bo powiedział: nie widzę
Tak pokazał dłonią, nie widzę żadnej stacji polskiej poza wami. A tam było 2 miliony ludzi podobnych, młodych jak my. Tam byli Polacy i papież również mówił po polsku. Dlaczego wy nie macie prawa do obrazu i do prawdy? Drodzy młodzi przyjaciele, kolejny groźny sygnał. To badania, które wykazały, że 70% Polaków powyżej 15 roku życia nie rozumie w pełni tekstów, które czyta. To są te pokłosia, ilu z nas przeczytało choćby jedną książkę w ciągu roku. 70% Polaków nie wie, co czyta, młody. Później nie dziwcie się, że robi się z nas naród bałwanów i idiotów, mówiąc, że 2 miliony ludzi oddało nieważne głosy, bo się pomyliło w stawianiu krzyżyków. Czyli się nie liczy nikt. Tylko zaprogramowana i wydiagnozowana przez polityków prawda. I dlatego jesteśmy tutaj. Jeszcze jedno przypomnienie. Słynny programista komputerowy Bill Gates wypowiada jednoznaczną przestrogę. Kto rządzi obrazami, rządzi umysłami ludzi i poprowadzi ich gdzie chce. Nawet do obozów koncentracyjnych. Słyszycie dobrze? Jesteśmy tutaj po to, żeby nie ulec tej medialnej propagandzie, która cywilizację obrazu czyni naszym realnym życiem. Tutaj chodzi o nasze odważne decyzje, opowiadanie się po stronie Chrystusa. Pomimo trudności, a nawet drwiny i pogardy, jak w programach satyrycznych telewizji. Zwłaszcza ośmieszanie sakramentu pokuty. Trzeba umieć z odwagą i godnością zaprotestować. Nie wolno nam uchylać się od własnego głosu i własnego stanowiska. Dobrym przykładem dla nas wszystkich, ale zwłaszcza dla was ludzi młodych, jest postawa Agnieszki Radwańskiej, naszej tenisistki, która po wygranych ostatnio turniejach chodziła w koszulce z napisem: jestem za Jezusem. Czy gest piłkarza Wisły Kraków, strzelca jedynej bramki w ostatnim meczu Małeckiego, który po strzeleniu tej bramki ukazał na swojej piersi odkryty obraz błogosławionego Jana Pawła II, chociaż wiedział, że za ten gest zapłaci żółtą kartką. Ale pokazał to na oczach wszystkich, którzy oglądali to zmaganie. I jeszcze jedno. Mam tutaj przed sobą nawet zdjęcie piosenkarki rockowej Ewy Farn. W wywiadzie dla Newsweeku z 1 sierpnia mówi: jestem wierzącą ewangeliczką. W religii, w Bogu mam podporę. Nie wyobrażam sobie, że jakiś chłop mógłby oglądać zdjęcia nagiej Farny. Są dziewczyny, które pewnie marzą o takich sesjach, ale moim zdaniem są niedowartościowane. Moje ciało należy do mnie, a poza tym chcę je zachować dla swojego męża.
trzeba mieć odwagę. Odwagę wiary i z siebie samego. Przechodząc już do tegorocznego egzodusu, który nosi tytuł Mocni nadzieją, chcielibyśmy słuchać jeszcze z uwagą świadectwo Biblii o